Hej, hej, z tej strony Wasz Krem i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, gdy ktoś nas hakuje i jak temu zapobiec. Zacznijmy od tego, co zrobić, gdy ktoś nas hakuje. Po pierwsze, nie panikuj. Łatwo mówić, co nie? Widzicie swoją pustą stajnię i szafę i najpewniej jesteście przerażeni. Nie dziwi Wam się, ja również bym była. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie gra. Przede wszystkim zmieńcie hasło na zupełnie inne. Najlepiej na takie mocne hasło. Mocne hasło to takie, które nie zawiera żadnych słów, znaczenia, tylko losowe cyfry i literki. Oczywiście zapiszcie sobie to hasło, by o nim nie zapomnieć. Napiszcie do Star Stable. Pewnie wiele z Was nie wie, ale Star Stable może Wam przewrócić konie. Link do kontaktu z nimi podrzucę Wam w opisie tego filmu. Bądźcie uprzejmi. To nie jest wina twórcy, że ktoś się Wam włamał na konto. Poinformujcie, że ktoś wszedł na Wasze konto i jakie ponieśliście straty. Star Stable nie przywraca ciuchów, przynajmniej nigdy o tym nie słyszałam, ale jak już wcześniej mówiłam, konie już tak. Niestety, zazwyczaj czas oczekiwania na oddanie koni jest długi. Zazwyczaj trwa to do roku, oczywiście zazwyczaj jest to krótszy czas. Warto napisać do SSO, że ktoś się włamał, może tak jakoś zapobiec jakiemuś banu od zespołu. Bo w końcu nie wiemy, co włamywacz robił na Waszym koncie. Mógł równie dobrze kogoś wyzywać lub mocno spamić. I oczywiście kilka osób mogło to zgłosić. Chociaż wiadomo, że nawet wiadomość do SSO może nie wiedzieć działać w tym temacie. Bo, jak wiadomo, mogą Wam nie uwierzyć. Jeżeli macie jakichś przyjaciół w grze lub bliskich znajomych i oni również zostają usunięci, napiszcie do nich koniecznie. Jeżeli nie macie ich Instagrama lub Discorda, napiszcie na poczcie w SSO. Jak mówiłam wcześniej, nie wiadomo, co osoba, która się włamała, robiła na koncie. Mogę nawet wezwać Waszych znajomych lub napisać coś niemiłego na poczcie. Jeżeli nie znacie ich ników i nie macie ich social mediów, no to wiadomo, że na tej pozycji akurat jesteście przegrani pod względem znajomych. Koniecznie zastanów się, kto miał maila i hasło do Waszego konta. Jeżeli były takie osoby, niezwłocznie się z nimi skontaktujcie. Ale nie oskarżajcie ich od razu o włam, bo wiadomo, że ta osoba wszystkiemu zaprzeczy. Ja na Waszym miejscu zapytałabym się, co dana osoba robiła w danym dniu. Czy w coś grała na komputerze lub coś w tym stylu. Jeżeli widzicie, że ta osoba była na jakimś wyjeździe, gdzie nie ma ani zasięgu, ani internetu, ani komputera, to możecie ją raczej wykluczyć z kręgu podejrzanych. Oczywiście to również nie jest 100% potwierdzenie, lecz gdy osób znających Wasze hasło jest więcej, to może dzięki temu sposobowi bardziej Was to nakieruje. Jeżeli nikt, zupełnie nikt nie zna Waszego hasła, to może jakaś osoba, która zna Waszego maila, miała szansę zgadnąć hasło, bo jakieś to hasło, wiecie, nie było zbyt trudne, na przykład by to Wasz pies, na przykład, nie wiem, Wasz pies się nazywał Kulka 1, 2, 3, no to wiecie, to hasło było raczej łatwo zgadnąć. I może po prostu to była ta osoba, która zna tylko Waszego maila. Oczywiście pamiętajcie o zdrowym rozsądku i nie obwiniajcie wszystkich, bo to do niczego Was nie doprowadzi. Teraz przejdźmy do zapobiegania. Przede wszystkim, mordeczki widzowie, pamiętajcie o tym, żeby nie podawać hasła osobom, którym je ufacie w 200%. Nie w 100, w 200, naprawdę. I najlepiej, żebyście znali tą osobę osobiście, na żywo po prostu. Wiadomo, że przez internet mogą się wyrabiać różne rzeczy, nie wiadomo nigdy, kto jest za drugim ekranem. I nie jesteśmy w stanie poznać na 100% osoby, którą znamy tylko i wyłącznie przez internet.
I pamiętajcie, nie ufamy osobom, które mówią, że wytrenują nam konie bardzo szybko, albo że kupią nam sterkońscy, po prostu jakieś randomy piszą: hej, kupię ci sterkońscy, jestem bogaty, mój tata jest bogaty, ja ci kupię, na spokojnie, mam dużo czasu, wytrenuję ci wszystkie konie na 15 poziom. Nie, zazwyczaj takie osoby to są oszuści, którzy tylko i wyłącznie chcą wyrządzić ludziom szkodę, bo im się nudzi, nie mają co zrobić z życiem i są po prostu okropni. I jeżeli spotkacie takie osoby, które po prostu chcą wasze hasło i tak totalnie wymuszają je na tobie, to po prostu lecimy. Zgłaszam Master Stable, po prostu wysyłamy im screeny dowody i dodajemy taką osobę do ignorowanych. I po problemie. Problem znikł. Pamiętajcie o dobrym haśle. Nie dawajcie na przykład też swojego maila z gry, na przykład nie wiem, jak ja mam Meja Monster Knight w grze, no to mój mail nie nazywa się meja.monsterknight@gmail.com, bo wiadomo, że to było bardzo łatwe do zgadnięcia. Tak samo hasło, jeżeli macie psa Kulkę, no to nie dawajcie sobie Kulka 123, bo to hasło jest naprawdę bardzo banalne i myślę, że większość hakerów by zaczynała właśnie od takiego hasła, na przykład od waszego psa. No, Kurka 1, 2, 3 to jest idealne hasło. Okej, to już wszystko, co dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie znać, czy oglądacie sobie ten film tak po prostu dla fanu, czy jednak macie problem właśnie z tym, że ktoś z was hakował, że się włamał na konto, jak zwał, tak zwał. Przede wszystkim, jeżeli ktoś wam zhakował to konto, czy tam się włamał, to lepiej sobie po prostu odłóżcie to na bok, pójdźcie sobie nad jeziorko, jak jest zima, to pójdźcie sobie na łyżwy i odpocznijcie od tego wszystkiego, naprawdę wam to dobrze zrobi. Jakby nie ma co się zamartwiać, bo zanim Star Stable nam odpisze, to może zająć naprawdę dużo czasu. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka i suba, będzie mi niezmiernie miło, naprawdę bardzo mnie to motywuje do działania. I co? Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. Aaaa!